Mówił, nadchodzą nowe czasy, idzie nowych ludzi plemię. I ilekroć były różne demonstracje, czy to w 1968 roku, czy to w roku 1970, czy także inne, to zawsze kardynał Wyszyński mówił, że nadchodzi plemię nowych Polaków, którzy pragną żyć w wolnej, demokratycznej Polsce. I jak wszyscy pamiętamy, u schyłku posługi prymasa narodziła się Solidarność. Prymas Wyszyński wielokrotnie był mediatorem, tonował różne napięcia, które powstawały między opozycją a ówczesnymi władzami PRL. Wszystko po to, żeby nie dopuścić do rozlewu polskiej krwi. I można powiedzieć, że zapowiedź prymasa, że idzie nowych ludzi plemię, spełniła się właśnie między innymi poprzez Solidarność. I nie żylibyśmy dzisiaj w wolnej, demokratycznej Polsce, gdyby prymas Wyszyński nie podtrzymywał tych dążeń wolnościowych, demokratycznych, gdyby nie był tym autorytetem moralnym, ale też tym mediatorem.